Rosnące napięcie w latach 70. na linii ZSRR-USA dało krajom Europy Zachodniej wyraźny znak ostrzegawczy. Ogromny potencjał militarny rywala ze wschodu, który produkował dziesiątki samolotów miesięcznie, ciężko było przebić. Konieczne więc było stworzenie nowego samolotu, który swoim zaawansowaniem nadrobiłby liczebność radzieckich sił. Próby stworzenia nowoczesnego myśliwca tego typu podjęły się Wielka Brytania, Włochy i Niemcy. Tak powstał Tornado. I właśnie tym samolotem zajmiemy się w dzisiejszym odcinku Tech Shot. Zapraszam. Oblot nowego europejskiego supersamolotu miał miejsce w 1974 roku. Po 2 latach wzmożonych badań i udoskonaleń, pierwsze kontrakty na zakup niemal 1000 tych samolotów podpisały siły lotnicze RFN, Włoch i Wielkiej Brytanii. Pod koniec lat 70. do jednostek wojskowych zaczęły trafiać pierwsze wersje samolotów Tornado. Po kilku latach do grona odbiorców dołączyły również Królewskie Saudyjskie Siły Powietrzne. Na chrzest bojowy samoloty Tornado musiały poczekać jeszcze jednak kilkanaście lat, bo pierwsze ich użycie bojowe miało miejsce w trakcie operacji Pustynna Burza w Iraku. Panavia Tornado pod względem parametrów nie odstawało od amerykańskiego odpowiednika, którym był F-14 Tomcat. 2 silniki umożliwiały osiągnięcie prędkości około 2400 km na godzinę i zasięg do 3800 km w wersji z doczepianymi zbiornikami paliwa. Maksymalny pułap lotu jest również imponujący, bo Tornado mogło się wznieść nawet na 15400 m. Bardzo szeroki był wachlarz dostępnego uzbrojenia Panavi Tornado. Pod skrzydłami tego samolotu można było przenieść praktycznie każdy rodzaj broni lotniczej, jaki w tamtych czasach posiadały Wielka Brytania czy RFN. Rakiety powietrze-powietrze Sidewinder czy ASRAM służyły do obrony i niszczenia innych samolotów. Arsenał przewidziany do niszczenia celów naziemnych obejmował m.in. pociski Maverick, Alarm czy bomby konwencjonalne i jądrowe. Od pierwszego lotu Tornado minęło już ponad 40 lat. Wciąż jednak dziesiątki tych samolotów zasilają siły powietrzne Włoch, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej i Niemiec. Na całym świecie w stanie lotnym pozostaje około 500 tych samolotów. I muszę przyznać, że robi wrażenie. No w końcu, Tornado to Tornado. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć.